Witam Was, kochani, bardzo serdecznie wszystkich i każdego z osobna. Nazywam się Stanisław Konarski, jestem społecznikiem od 20 lat i bardzo kocham pracę społeczną, a szczególnie pracę charytatywną w pomocy wszystkim ludziom potrzebującym i w potrzebie. I chciałem się z Wami podzielić troszkę moją pracą społeczną, ponieważ prawie przez 20 lat działając społecznie i charytatywnie, zawsze mi wszystko wychodziło, no ale w tym roku jakoś i w tamtym nie poszło po mojej myśli. No i zaistniała sytuacja, że teraz to ja potrzebuję pomocy. No i dzięki wolontariuszom i ludziom dobrej woli to się zaczyna dziać i chciałem Wam troszeczkę naświetlić tą sytuację, dlaczego tak się stało. Tak jak powiedziałem, przedtem prawie od 20 niespełna lat działam społecznie i charytatywnie na naszym terenie tutaj. W 1998 roku zostałem sołtysem, bardzo działaliśmy społecznie, ale też organizując różnego rodzaju duże imprezy, zawsze pamiętaliśmy o tych, którzy są w potrzebie. Mieliśmy takie motto, że dobrze się bawić, ale pamiętać o tych, którzy są w potrzebie. Przez te wszystkie prawie niespełna 20 lat tych imprez było bardzo dużo i akcji charytatywnych różnego rodzaju też bardzo dużo. Tak nadmieniając, to pomagaliśmy dzieciom wyjeżdżać na półkolonie z rodzin ubogich. Pomagaliśmy dzieciom chorym na nowotwory. Pomagaliśmy dzieciom, które potrzebowały pomocy w różnych tematach. Pomagaliśmy też powodzianiom, którzy stracili cały swój dobytek i dom. Pomagaliśmy też rodzinie, której spłonęło całe mieszkanie. Pomagaliśmy też rodzinie, która po prostu bardzo potrzebowała pomocy dla osoby niepełnosprawnej w przystosowaniu łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Tych tematów było tak wiele, żeby można wiele wymieniać, ale zawsze żeśmy chcieli bardzo pomagać z wolontariuszami i ludźmi dobrej woli. I to praktycznie no, przez 18-17 lat się wszystko udawało, no i nieraz trzeba było zaryzykować, że podejmowaliśmy akcje charytatywne, nie zawsze udawało się w szybkim czasie pozyskać środki potrzebne na załatwienie konkretnego tematu. No i żeśmy się zadłużali w różne sposoby, czy brali kredyty, no i później organizowali różnego rodzaju imprezy charytatywne i zbiórki, żeby pokryć koszty tych wydatków związanych z tą działalnością charytatywną. W ostatnim czasie podjęliśmy się bardzo dużych akcji charytatywnych. Wyremontowaliśmy mieszkanie spalone prawie za 50 tysięcy i dostosowaliśmy łazienkę dla osoby niepełnosprawnej też prawie za 30 parę tysięcy od podstaw. I też żeśmy poszli tym tropem, że to trzeba załatwić szybko i sprawnie. Zaciągnęliśmy kredyt w banku. Mieszkanie się od 13 grudnia do 8 marca udało oddać. Łazienka też została szybko i sprawnie zrobiona. Ale akurat tak się zdarzyło, że sytuacja moja osobista, losowa wynikła tak, gdzie ja zawsze tutaj grupą wolontariuszy kierowałem tymi akcjami, że zdarzyło się tak, że moja 82-letnia mama bez obydwu nóg upadła na protezach, połamała sobie kość w miednicy. No i musiałem się niestety przez dłuższy okres czasu, prawie pół roku, zająć moją mamą. Zostałem wyłączony z tej działalności społecznej. Umkły nam zaplanowane akcje charytatywne na Wielkanoc w tym roku, gdzieśmy mieli zorganizować duży kiermasz wielkanocny. Mieliśmy robić parę jeszcze innych akcji charytatywnych, żeby pozyskać środki, aby pokryć koszty remontu tej łazienki i częściowo zostało do spłaty za te spalone mieszkanie. No i po prostu przez te pół roku to wszystko pouciekało, kredyty żeśmy wzięli. No i niestety firmy i hurtownie szły nam bardzo na rękę, no ale ten czas się wydłużał. No i teraz doszło do tego, że już by wypadało tym firmom, które wykonały pracę i hurtowniom zapłacić za te towary, wykonaną pracę. No ale ja teraz dopiero po tym okresie czasu jestem w stanie cokolwiek robić, ale już jest troszkę za późno, bo by trzeba wyregulować temat. No i moi wolontariusze wpadli na pomysł, aby zorganizować zbiórkę na aplikacji pomagam.pl. Z tym tematem, że ja jako społecznik z grupą wolontariuszy i tu ludzi z okolicy, którym zawsze pomagałem, teraz ja potrzebuję pomocy, żeby te tematy bardzo dżentelmeńsko załatwić i wyregulować te pieniążki, które jeszcze nam zalegają za te inwestycje, któreśmy jako wolontariusze charytatywnie podjęli się załatwić.
No i wszyscy się dziwią, że tutaj jako Stanisław Konarski tyle lat działając, że było problemów w działalności, no a teraz te problemy finansowe się tak spiętrzyły, a trzeba to szybko załatwić, że no niestety, ja proszę o pomoc przy współpracy moich wolontariuszy, którzy wpadli na pomysł, aby na tej aplikacji pomagam.pl zacząć zbiórkę, żeby pozyskać te środki i tym firmom i hurtowniom wyregulować za te wszystkie zaległe materiały i pracę. Dlatego chciałem osobiście się zwrócić do Was, bo wielu ludzi pyta, co się stało, dlaczego tu jest ta akcja i wiele innych rzeczy się dzieje wokół mojej osoby, gdzie nigdy tego nie było, no i chciałem Wam osobiście Was poinformować i poprosić, abyście pomogli nam, może jednorazowo, bo już może się nie zdarzy taka sytuacja, pomóc, aby te tematy dwa załatwić do końca, wyjść z twarzą jako wolontariusze. No i przede wszystkim, jeżeli by się to udało, to dostaniemy taki mocny impuls i wiatr w plecy, żebyśmy dalej mogli działać i chcemy działać i chcemy dalej pomagać. Osób potrzebujących jest bardzo wiele, którzy się do nas zwracają. Dzisiaj jest bardzo ciężko pozyskać środki na działalność charytatywną, ale my bardzo chcemy się starać i sprężać. Mamy wypracowane modele, szablony, gdzie możemy te pieniążki pozyskiwać. No ale teraz wpadliśmy przez tę sytuację, o której wspomniałem, że przez pół roku musiałem być wyłączony w taki mały finansowy dołek. No i dzięki tym wolontariuszom tego pomysłu zbierania pieniędzy na aplikacji pomagam.pl chcemy te pieniążki pozyskać i prosić Was o pomoc i dalej byśmy chcieli jako grupa wolontariuszy, a może już w przyszłości drugi jako Fundacja Stasiu Konarski Pomagam w jeszcze większej skali pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, a naprawdę potrzeb jest wiele. Także, żeby nie przedłużać, chciałem powiedzieć tak, żeby Państwo mnie zrozumieli, że taka sytuacja zaistniała pierwszy raz w moim życiu, pierwszy raz w niespełna 20-letniej działalności społecznej i charytatywnej. No i dlatego postanowiłem się osobiście do Was zwrócić, wytłumaczyć Wam, w czym jest problem. I mam pełną nadzieję, jestem optymistą, że społeczeństwo nasze i nie tylko w naszym województwie, ale i grupa wolontariuszy, ludzi dobrych serc, dobrej woli pomoże nam to zrobić, żeby załatwić te tematy, ale przede wszystkim, żeby nam otworzyć szeroką furtkę i wrota do dalszej działalności, byśmy jako grupa wolontariuszy mogli dalej pracować społecznie i pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Także proszę o zrozumienie, wyrozumiałość. Jeżeli będą pytania, zapraszamy na Facebooka, na Messengera, będziemy odpowiadać. To dopiero trwa parę dni, ale ja jestem pełny optymistą. Zawsze żartowałem, że jestem wściekły optymista, no ale teraz tego optymizmu trochę brakuje, ale myślę, że dzięki Państwu ten optymizm do nas wróci, że nam pomożecie wyjść na prostą i to nam otworzy drogę do dalszej działalności społecznej, charytatywnej. Jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy garną się do tej pracy społecznej, charytatywnej, co jest bardzo budujące. I mi osobiście by było szkoda, żeby to też zaniedbać i tych ludzi zawieść. No i liczymy na Waszą pomoc i ja głęboko w to wierzę, że uda nam się ten dołek finansowy przeskoczyć, załatwić te sprawy, które żeśmy już zrobili, oddali mieszkanie, oddali łazienkę i po prostu dalej byśmy chcieli działać. Będziemy Was informować na bieżąco, jak to się rozwija. Na aplikacji pomagam.pl to widać, wszyscy mogą zobaczyć. No i myślę, że za jakiś czas niedługi będziemy mogli się z Wami podzielić dobrą informacją, że wszystko dobrze się skończyło, że będziemy pełni optymizmu do dalszej działalności i będziemy dalej robić to, co najbardziej kochamy, pomagać tym, którzy są w potrzebie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wyrozumiałość, za to, że Państwo już pomagacie, za to, że spotykam bardzo wiele życzliwych osób, którzy mnie osobiście wspierają, pomagają, pocieszają i po tym takim dołku, po tej dużej przerwie, ja już sam uwierzyłem w to, że będzie dobrze. Ale wszystko w Państwa sercach i umysłach, czy nam pomożecie, czy nie, ja myślę, że będzie dobrze i będziemy dalej mogli działać. Także serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, zrozumienie i pomoc, a my to przekujemy na następne dobro dla tych wszystkich, którzy od nas oczekują tej pomocy, tego dobra i tej charytatywnej działalności. Bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich, każdego z osobna. Dziękuję za uwagę.